Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold. I zapraszam na dzisiejsze nasze spotkanie, audiencję generalną, spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem na placu Świętego Piotra. Dzisiaj ta audiencja się odbędzie. Piękna pogoda w Rzymie, a więc pogoda sprzyja temu spotkaniu tutaj na tej otwartej przestrzeni. Ojciec Święty już jest na placu. Widzieliśmy, jak przybył przed kilkoma chwilami. Co ciekawe, przybył o swoim papamobile, a wraz z nim grupka młodzieży, która przybyła i tutaj też wysiadła. I już zmierza Ojciec Święty na miejsce przewodniczenia, skąd będzie przewodniczył dzisiejszej audiencji. Będziemy wsłuchiwać się w jego słowa. Dodam tylko, że jest to pierwsza audiencja po powrocie Ojca Świętego z podróży apostolskiej do Rumunii, gdzie był kilka dni temu zaledwie, od 31 maja do 1 czerwca. Oczywiście, jak Państwo pamiętają doskonale, transmitowaliśmy te spotkania wszystkie, a więc byliśmy tam wraz z Ojcem Świętym i możemy przypuszczać, że też dzisiaj się w jakiś sposób do tego wydarzenia odniesie, doda swój komentarz, bo to zawsze jest taka okazja właśnie już po kilku dniach z pełnego dystansu, żeby też takie było echo tego spotkania. To jest też taki miły zwyczaj, że Ojciec Święty informuje wszystkich wierzących, którzy śledzą audiencję, co ostatnio czynił, co robił, prosząc o modlitwę, też nas uświadamia właśnie, jak wygląda jego posługa. To jest ten kontekst naszego spotkania, drodzy Państwo. No i to jest oczywiście, drodzy też Państwo, pierwsza audiencja generalna w czerwcu. Miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu. I już Ojciec Święty zajmuje miejsce. I za chwilę będziemy wsłuchiwać się. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, którą rozpocznie znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z Wami. Z listu do Hebrajczyków. My zatem, bracia, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Oto Słowo Boże. I teraz usłyszymy ten sam fragment odczytany w kilku różnych językach. De la lettre aux Hébreux. Ainsi donc nous aussi, frères, entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. The word of the Lord.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Liebe Brüder und Schwestern, darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Palavra do Senhor. قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. لذلك أيها الإخوة، فنحن الذين يحيط بهم هذا الجم الغفير من الشهود، فلنلقي عنا كل عبء وما يساورنا من خطيئة، ولنخض بثبات ذلك الصراع المعروض علينا، محدقين إلى مبدئ إيماننا ومتممه يسوع. كلام الرب. Z listu do Hebrajczyków. I my zatem, bracia, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Pod koniec minionego tygodnia odbyłem podróż apostolską do Rumunii na zaproszenie pana prezydenta i pani premier. Ponawiam im moje podziękowania i obejmuję nimi innych przedstawicieli władz cywilnych i kościelnych oraz tych wszystkich, którzy współpracowali przy realizacji tej wizyty. Przede wszystkim dziękuję Bogu, który pozwolił następcy Piotra powrócić do tego kraju 20 lat po wizycie świętego Jana Pawła II. W kilku słowach, jak głosiło motto podróży, zachęciłem, aby iść razem. Cieszę się, że mogłem to uczynić nie z daleka, z góry, ale sam, pielgrzymując pośród narodu rumuńskiego, jako pielgrzym na jego ziemi.
Poszczególne spotkania ukazały wartość i potrzebę podążania razem, zarówno w gronie chrześcijan na płaszczyźnie wiary i miłości, jak i w życiu obywatelskim na płaszczyźnie zaangażowania obywatelskiego. Jako chrześcijanie doświadczamy łaski przeżywania okresu relacji braterskich między różnymi kościołami. W Rumunii większość wiernych należy do Kościoła prawosławnego, kierowanego obecnie przez patriarchę Daniela, do którego kieruję moją braterską i wdzięczną myśl. Wspólnota katolicka, zarówno obrządku greckiego, jak i łacińskiego, jest żywa i aktywna. Jedność wszystkich chrześcijan, choć niepełna, opiera się na jednym chrzcie i jest przypieczętowana krwią i cierpieniem zanoszonym wspólnie w mrocznych czasach prześladowania, szczególnie w ostatnim wieku pod reżimem ateistycznym. Jest również inna wspólnota luterańska, która wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i ma też dobre relacje zarówno z prawosławnymi, jak i katolikami. Wraz z patriarchą i świętym synodem rumuńskiego kościoła prawosławnego odbyliśmy bardzo serdeczne spotkanie, w którym podkreśliłem pragnienie kościoła katolickiego, aby iść razem w pojednanej pamięci i ku pełniejszej jedności, której proroczo domagał się lud rumuński podczas wizyty świętego Jana Pawła II. Ten ważny wymiar ekumeniczny podróży osiągnął swoją kulminację w uroczystej modlitwie Ojcze Nasz w nowej, imponującej katedrze prawosławnej w Bukareszcie. Było to wydarzenie o silnej wymowie symbolicznej, ponieważ Ojcze Nasz jest modlitwą chrześcijańską w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, wspólnym dziedzictwem wszystkich ochrzczonych. Nikt nie może powiedzieć Ojcze mój i Ojcze wasz. Nie, mówimy Ojcze Nasz. Wspólne dziedzictwo wszystkich ochrzczonych. Pokazaliśmy, że jedność nie eliminuje różnic. Jako dzieci Boga, jako bracia między sobą tam wspólnie się modliliśmy. Jako wspólnota katolicka sprawowaliśmy trzy liturgie eucharystyczne. Pierwszą w katedrze w Bukareszcie, 31 maja, w święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, będącej ikoną Kościoła pielgrzymującego w wierze i miłości. Druga Eucharystia w sanktuarium Sumuleuciu, będącym celem wielu pielgrzymek. Tam Święta Boża Rodzicielka gromadzi lud wierny w różnorodności języków, kultur i tradycji. Trzecią celebracją była Boska Liturgia w Blaj, będącym centrum Kościoła grekokatolickiego w Rumunii, z beatyfikacją 7 biskupów grekokatolickich, świadków wolności i miłosierdzia, męczenników. Jeden z tych nowych błogosławionych, biskup Juliusz Hossu, podczas swojego uwięzienia napisał: Bóg posłał nas w te ciemności cierpienia, aby dać przebaczenie i modlić się o nawrócenie wszystkich. Myśląc o strasznych torturach, jakich zostali poddani, słowa te same w sobie są świadectwem miłosierdzia. Szczególnie intensywne i świąteczne było spotkanie z ludźmi młodymi i rodzinami, które odbyło się w Jassach, mieście zabytkowym i ważnym ośrodku kulturalnym, skrzyżowaniu dróg między Zachodem a Wschodem. Miejsce to zaprasza do otwierania dróg, na których trzeba iść razem, w bogactwie różnorodności, w wolności, która nie odcina korzeni, ale z nich czerpie w sposób twórczy. Również to spotkanie miało charakter maryjny i zakończyło się powierzeniem młodzieży i rodzin świętej Bożej Rodzicielce. Ostatnim etapem podróży była wizyta we wspólnocie Romów w Blaj.
W tym mieście Romowie są bardzo liczni i dlatego chciałem ich pozdrowić i ponowić apel o położenie kresu wszelkiej dyskryminacji oraz na rzecz szacunku dla osób wszelkich grup etnicznych, języków i religii. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Bogu za tę podróż apostolską i prosimy Go za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby przyniosła ona obfite owoce dla Rumunii i dla Kościoła na tych ziemiach. Dziękuję bardzo. Teraz usłyszymy streszczenie tej katechezy w kilku różnych językach. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, en fin de semaine dernière, j'ai accompli un voyage apostolique en Roumanie. À travers les diverses rencontres, j'ai développé le thème de ce voyage, marcher ensemble. En Roumanie, la plus grande partie des fidèles appartient à l'Église orthodoxe. La communauté catholique, quant à elle, est vivante et active. L'union entre tous les chrétiens, encore incomplète, est fondée sur l'unique baptême. Elle est aussi scellée dans le sang et la souffrance subie ensemble dans les temps obscurs de la persécution. Avec le patriarche Daniel et le Saint Synode de l'Église orthodoxe, nous avons eu une rencontre très cordiale où j'ai répété la volonté de l'Église catholique de marcher ensemble vers la pleine unité. L'importante dimension œcuménique du voyage a culminé dans la prière du Notre Père, patrimoine commun de tous les baptisés. Comme communauté catholique, nous avons célébré trois liturgies eucharistiques. À Bucarest, au sanctuaire de Sümülőcsük et à Blaj. Dans ce centre de l'Église gréco-catholique en Roumanie, j'ai eu la joie de béatifier sept évêques martyrs, témoins de la liberté et de la miséricorde qui viennent de l'Évangile. La rencontre avec les jeunes et les familles à Iași a été particulièrement intense et festive. La dernière étape du voyage a été la visite à la communauté rome de Blaj, où j'ai renouvelé l'appel contre toute discrimination et pour le respect des personnes de toute ethnie, langue et religion. Chers frères et sœurs, remercions Dieu pour ce voyage et demandons-lui, par l'intercession de la Vierge Marie, qu'il porte des fruits abondants pour la Roumanie et pour l'Église dans ce pays. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Serdecznie witam pielgrzymów przybyłych z Francji, szczególnie młodzież z miejscowości Colmar, z Paryża, z Wabr, pielgrzymów diecezji Besançon, członków duszpasterstwa osób niepełnosprawnych z diecezji Vannes. Kilka dni przed świętem uroczystością zesłania Ducha Świętego zapraszam również Was do wspólnego wędrowania drogami wiary i do przyjęcia przybycia Ducha Świętego w sposób, który Wam pomoże być autentycznymi świadkami miłości Pana wobec wszystkich. Niech Wam Bóg błogosławi. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire:
Je salue cordialement les pèlerins venant de France, en particulier les jeunes de Colmar, Paris, Vabre, les diocésains de Besançon et les membres de la pastorale des personnes handicapées du diocèse de Vannes. À quelques jours de la fête de la Pentecôte, je vous invite, vous aussi, à marcher ensemble sur les routes de la foi et à accueillir la venue de l'Esprit-Saint afin qu'il vous aide à être des témoins authentiques de l'amour du Seigneur pour tous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to Romania took as its theme walking together. I renew my gratitude to the President and Prime Minister, to the civil and ecclesiastical authorities, and to all who cooperated in making this visit possible. Above all, I thank Almighty God for enabling the successor of Peter to return to the country 20 years after St. John Paul II. The motto of the visit was especially evident in the variety of meetings, which showed the importance for Christians and for all citizens of walking together in fraternity and harmony. With deep gratitude, I recall my warm meeting with Patriarch Daniel and the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, in which I renewed the Catholic Church's commitment to walking together towards full unity. The three celebrations of Holy Mass brought together the diverse Catholic community and concluded with the beatification of 7 Greek Catholic bishops. Each of these martyrs bore witness to the freedom and mercy brought by the gospel. Particularly joyful was my meeting with families and young people. Finally, during my visit to the Romani community, I reiterated an appeal against every form of discrimination and for respect for all people. Let us pray that God will abundantly bless Romania and the Church in that land. Pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego, obecnych na dzisiejszej audiencji, szczególnie przybyłych z Anglii, Szkocji, z Malty, z Chin, z Japonii, z Malezji, Korei, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kieruję specjalne pozdrowienie do członków Stowarzyszenia Kobiet Organizacji Narodów Zjednoczonych sekcji z Rzymu i źle życzenia z okazji ich 50-lecia powstania. W bliskości zesłania Ducha Świętego wzywam nad wami i nad waszymi rodzinami obfitego wylania darów Ducha Świętego. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Scotland, Malta, China, Japan, Malaysia, Korea, Canada, and the United States of America. I offer a special greeting to the members of the United Nations Women's Guild of Rome, together with my prayerful good wishes for their 50th anniversary. As we prepare to celebrate the solemnity of Pentecost, I invoke upon all of you and your families a rich outpouring of the gifts of the Holy Spirit. Heiliger Vater,
Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Worte des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf meine apostolische Reise nach Rumänien zurück. Sie stand unter dem Motto, lasst uns gemeinsam vorangehen. Und so führte eine erste Etappe meiner Pilgerreise zur brüderlichen Begegnung mit dem Patriarchen und den Gläubigen der rumänisch-orthodoxen Kirche, mit der uns über das Band der Taufe hinaus auch das gemeinsame Zeugnis vieler Märtyrer eint. Von besonderer symbolischer Bedeutung war dabei das feierliche Gebet des Vaterunsers in der neuen orthodoxen Kathedrale von Bukarest. Als katholische Gemeinschaft haben wir dann das Fest Mariä Heimsuchung gefeiert, das uns in besonderer Weise die Sendung der Kirche als ein Unterwegssein im Glauben und in der Nächstenliebe vor Augen geführt hat. Im Wallfahrtsort Chumuleo-Chuk konnte ich die Vielfalt der Volksgruppen erleben, die Maria als ihre Mutter und Fürsprecherin erkennen. Ein weiterer Höhepunkt war in Blasch die Seligsprechung von 7 griechisch-katholischen Bischöfen, die in der Zeit der Verfolgung den Glauben mit der Hingabe ihres Lebens bezeugten. Auch bei meinen anderen Begegnungen, etwa mit den Familien und Jugendlichen in Jasch oder mit der großen Volksgruppe der Roma, die oft in der Geschichte unter Diskriminierung und Benachteiligung zu leiden hatte, wollte ich alle einladen, zum gemeinsamen Weg eines offenen und respektvollen Umgangs miteinander, der Frucht bringen und alle bereichern möge. Serdecznie pozdrawiam braci i siostry języka niemieckiego, szczególnie grupę stowarzyszenia wraz z pielgrzymami z diecezji Innsbruck, którym towarzyszy ich biskup Hermann Glettler. Niechaj Duch Święty, który nas czyni braćmi w Chrystusie i synami tego samego Ojca, stąpi na was i z wami na zawsze pozostanie. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache, insbesondere die Gruppe des Vereins Roll-On Austria, zusammen mit Pilgern aus der Diözese Innsbruck in Begleitung ihres Bischofs Hermann Glettler. Der Heilige Geist, der uns zu Brüdern und Schwestern Christi und zu geliebten Kindern des einen Vaters macht, komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, el fin de semana pasado realicé un viaje apostólico a Rumania bajo el lema Caminando Juntos. Tenemos la gracia de vivir un tiempo de relación fraterna entre las diferentes iglesias cristianas. En Rumania la mayoría de los fieles pertenece a la Iglesia Ortodoxa y la comunidad católica, tanto griega como latina, es viva y activa. También hay un grupo perteneciente a la Iglesia Luterana. La unidad entre todos los cristianos, aún no siendo plena, se basa en el único bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre derramada durante la persecución bajo un régimen ateo. Tuve un encuentro cordial con el patriarca Daniel y el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rumana y reafirmé la voluntad de la Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado. La dimensión ecuménica del viaje culminó con la oración del Padre Nuestro, tan llena de simbolismo al ser la oración común de todos los bautizados. Con la comunidad católica celebré la Eucaristía en tres lugares significativos de aquel país. En la última celebración, beatifiqué a 7 obispos mártires greco-católicos. Además, tuve un encuentro con los jóvenes y las familias y otro con la comunidad gitana, ante los que renové mi llamado para que se respeten a todas las personas sin mirar la etnia, la lengua o la religión. Saludo cordialmente. Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego przybyłych z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. W bliskości uroczystości zesłania Ducha Świętego prośmy Boga o dary Ducha Świętego, aby był tym, który nas pobudza, aby iść razem jako bracia w budowaniu społeczeństwa bardziej braterskiego i w poszukiwaniu pełnej jedności między wszystkimi chrześcijanami. Niech wam Bóg błogosławi. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A minha recente viagem apostólica à Romênia, sob o lema Caminhar Juntos, é uma experiência e um valor, quer entre cristãos, no plano da fé e da caridade, quer entre cidadãos, no plano do compromisso civil. Como cristãos, tanto católicos como ortodoxos e luteranos, reconhecemos que a nossa unidade está fundada no único batismo e marcada pelo sangue e o sofrimento que os cristãos experimentaram durante os tempos escuros da perseguição do regime ateu. Nesse sentido, foi muito significativo o encontro com o patriarca Daniel e o Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Romena, que culminou na oração do Pai Nosso, a oração cristã por excelência, patrimônio comum dos batizados. Assim, mostramos que a unidade não exclui a diversidade. Já com a comunidade católica, foi possível encontrar-se com fiéis de rito latino, como também os de rito greco-católico. A última etapa da viagem foi a visita a uma comunidade cigana, onde renovei o apelo contra todo tipo de discriminação e ao respeito pelas pessoas de qualquer etnia, língua e religião. Peregrini de língua portuguesa. Particolare
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego, szczególnie przybyłych z Lizbony i grupę samorządowców z Brazylii. Drodzy przyjaciele, przygotowując się do święta zesłania Ducha Świętego, pamiętajmy, że to dzięki mocy, jaką otrzymujemy od Ducha Świętego, możemy być prawdziwymi świadkami Ewangelii w świecie. Na was, na wasze rodziny, niechaj stąpi Boże błogosławieństwo. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos fiéis de Lisboa e ao grupo de magistrados brasileiros. Queridos amigos, ao preparar-nos para a festa de Pentecostes, lembremos que é com a força que recebemos do Espírito Santo que podemos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho no mundo. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد قمت خلال نهاية الأسبوع الماضي بزيارة رسولية إلى رومانيا بدعوة من السيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة النواب. أجدد لهما شكري الذي يمتد أيضا إلى السلطات المدنية الأخرى والسلطات الكنسية وجميع الذين ساهموا في تحقيق هذه الزيارة، لكنني أشكر بشكل خاص الله الذي سمح لخليفة بطرس أن يعود إلى ذلك البلد بعد 20 سنة من زيارة القديس يوحنا بولس الثاني. لقد سلطت اللقاءات المختلفة الضوء على قيمة وضرورة السير معا، إن كان بين المسيحيين على صعيد الإيمان والمحبة، وإن كان بين المواطنين على صعيد الالتزام المدني. مع البطريرك دانيال والسينودس المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا عشنا لقاء وديا، وذكرت بإرادة الكنيسة الكاثوليكية بالسير معا في الذكرى المصالحة ونحو وحدة أكمل طلبها الشعب الروماني بشكل نبوي خلال زيارة القديس يوحنا بولس الثاني، وقد أظهرنا أن الوحدة لا تلغي الاختلافات الشرعية. كجماعة كاثوليكية احتفلنا بثلاثة قداديس، الأول في كاتدرائية بوخارست في عيد زيارة العذراء مريم أيقونة الكنيسة التي تسير في الإيمان والمحبة، الثاني في مزار تشوموليوتشوك وجهة العديد من الحجاج. هناك تجمع أم الله الشعب الأمين في تعدد اللغات والثقافات والتقاليد. أما القداس الإلهي الثالث فكان في بلاج مركز الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية في رومانيا، مع تطويب 7 أساقفة شهداء من الروم الكاثوليك شهود للحرية والرحمة اللتان تأتيان من الإنجيل. قوي وبهيج بشكل خاص كان اللقاء مع الشباب والعائلات الذي عقد في ياشي، مدينة قديمة ومركز ثقافي مهم وتقاطع طرق بين الشرق والغرب، مكان يدعو إلى فتح دروب لنسير عليها معا في غنى التنوع وفي حرية لا تقطع الجذور بل تستقي منها بشكل مبدع. هذا اللقاء تميز أيضا بطابع مريمي واختتم بتسليم العائلات والشباب إلى أم الله القديسة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نشكر الله على هذه الزيارة الرسولية ونطلب منه بشفاعة العذراء مريم أن تحمل ثمارا وافرة لرومانيا وللكنيسة في تلك الأراضي. Serdecznie witamy pielgrzymów języka arabskiego, szczególnie przybyłych z Bliskiego Wschodu. Drodzy bracia i siostry, bądźcie promotorami kultury spotkania.
która sprzeciwia się obojętności, podziałowi i pozwala śpiewać z całą mocą o miłosierdziu Pana. Niech Wam Pan błogosławi. أرحبوا بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء كونوا معززين لثقافة اللقاء التي تبطل اللامبالاة وتبطل الانقسام وتسمح بأن نتغنى بقوة بمراحم الرب ليبارككم الرب Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci oddania i zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, pod koniec minionego tygodnia odbyłem podróż apostolską do Rumunii. Dziękuję Bogu, który pozwolił następcy Piotra powrócić do tego kraju 20 lat po wizycie świętego Jana Pawła II. Przyświecało nam motto podążać razem. Poszczególne spotkania ukazały wartość i potrzebę wędrowania razem zarówno w gronie chrześcijan na płaszczyźnie wiary i miłości, jak i w życiu obywatelskim na płaszczyźnie zaangażowania społecznego. W Rumunii większość wiernych należy do Kościoła prawosławnego. Wraz z patriarchą i świętym synodem rumuńskiego Kościoła prawosławnego odbyliśmy bardzo serdeczne spotkanie, w którym podkreśliłem pragnienie Kościoła katolickiego, by iść razem w pojednanej pamięci i ku pełniejszej jedności, której proroczo domagał się lud rumuński podczas wizyty świętego Jana Pawła II. Ten ważny wymiar ekumeniczny podróży osiągnął swoją kulminację w uroczystej modlitwie Ojcze Nasz. Jako wspólnota katolicka sprawowaliśmy trzy liturgie eucharystyczne. Podczas boskiej liturgii w Blaj, będącym centrum kościoła grecko-katolickiego w Rumunii, dokonałem beatyfikacji 7 biskupów grecko-katolickich, świadków wolności i miłosierdzia, które wypływają z Ewangelii. Szczególnie intensywne i świąteczne było spotkanie z ludźmi młodymi i rodzinami, które odbyło się w Jasach. Ostatnim etapem podróży była wizyta we wspólnocie Romów w Blaj. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Bogu za tę podróż apostolską i prosimy Go za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby przyniosła ona obfite owoce dla Rumunii i Kościoła na tych ziemiach. Saluto i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro spirituale accompagnamento e per la preghiera durante il mio viaggio in Romania. Si avvicina la solennità della Pentecoste. Apriamo le nostre menti e i nostri cuori all'azione dello Spirito Santo in noi affinché ci santifichi e ci faccia testimoni di Cristo davanti al mondo in cui viviamo. Cerchiamo di servire i fratelli approfittando dei doni spirituali che abbiamo ricevuto. La luce e la potenza dello Spirito Paraclito vi accompagni sempre. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam za duchowe towarzyszenie i modlitwę podczas mojej podróży do Rumunii. Zbliża się uroczystość Pięćdziesiątnicy. Otwórzmy umysły i serca na działanie Ducha Świętego w nas, aby nas uświęcał i czynił świadkami Chrystusa wobec świata, w którym żyjemy. Starajmy się służyć braciom, korzystając z duchowych darów, jakie otrzymaliśmy.
Światło i moc Ducha Parakleta niech stale wam towarzyszy. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro, canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Najbliższą sobotę, 8 czerwca, będziemy obchodzić piątą rocznicę spotkania tutaj w Watykanie prezydentów Izraela i Palestyny wraz ze mną oraz patriarchę Bartłomieja. O godzinie 13 jesteśmy zaproszeni, aby poświęcić minutę na rzecz pokoju, modlitwy dla wierzących, refleksji dla niewierzących. Wszyscy razem na rzecz bardziej braterskiego świata. Dziękuję Akcji Katolickiej Międzynarodowej, która organizuje tę inicjatywę. Kieruję serdeczne powitanie do pielgrzymów języka włoskiego. Cieszę się. Cieszę się, że mogę przyjąć, powitać kapłanów diecezji Padwy, członków dzieła Don Calabria i sługi Maryi, służebnice chorych. Pozdrawiam parafię, szczególnie parafię z Irsiny, wiernych strefy duszpasterskiej Fortore, z diecezji Benevento, parę nowożeńców, którym towarzyszy biskup Andrea Turazzi, delegację pielgrzymki pieszej z Macerati do Loreto w najbliższą sobotę, tak? Uczestników turnieju parafialnego o Puchar Świętego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Zawodowe Włoskiej Policji Lokalnej i instytuty szkolne, szczególnie szkołę Serra Capriola. Szczególną myśl kieruję ku młodym, ku starszym, ku chorym i ku nowożeńcom. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Niechaj Pan znajdzie was wszystkich gotowych do przyjęcia obfitego wylania Ducha Świętego. Łaska Jego darów niech umocni w was nową żywotność wiary, niech ożywi nadzieję i da czynną siłę waszej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, et di
Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I tak oto dobiegła końca dzisiejsza audiencja generalna, spotkanie z Ojcem Świętym dzisiaj na placu Świętego Piotra w Watykanie przy pięknej pogodzie, spotkanie wielu przybyłych pielgrzymów. Teraz jeszcze pozdrowienie księży biskupów, jak zawsze na koniec tej audiencji. A ja już Państwu bardzo dziękuję za tę wspólną modlitwę. Pamiętajmy on w naszych modlitwach o Ojcu Świętym i o tych intencjach, które nosi w swoim sercu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner.